Cześć, witajcie! Dziś spotykamy się, bo firma Asus narobiła trochę zamieszania. Przyzwyczaili nas do tego, że zwykle raz do roku pokazują kompaktowego Zenfona, a w tym roku figa, bo pokazali Zenfona 11 Ultra, który wcale kompaktowy nie jest. Co więcej, nawet bym powiedział, że jest dość duży, bo tak naprawdę przypomina rozmiarami, a i nieco wyglądem też i specyfikacją, znany już model gamingowy z serii ROG Phone. Ale oczywiście to nie jest dokładna kopia ROG Phone'a, bo nie ma gamingowych atrybutów w postaci chociażby triggerów. No i tak jak tłumaczy Asus, jest to telefon przeznaczony dla zupełnie innej grupy odbiorców. Niekoniecznie dla tych, którzy grają, tylko dla tych, którzy po prostu chcą mieć fajnego, dużego flagowca. Smartfon, jak widzicie, ma dosyć efektowny deseń na tylnej ściance obudowy. To jest taki rocznicowy wzór Asusa. Tam nie będę się zagłębiał w tą ich ideologię. W każdym razie telefon występuje w kolorze czarnym i szarym, w zasadzie można powiedzieć trochę białym, tych, które widzicie. Oprócz tego są jeszcze dwa inne kolory, pomarańczowy i taki błękitny, wpadający trochę może w zieleń. Na żywo mogę Wam pokazać tylko te dwa kolory, bo akurat takie dostałem. Dzięki temu, że mogłem zapoznać się z tym smartfonem jeszcze przed premierą, mogę Wam już dziś o nim powiedzieć kilka słów i potraktujcie to, proszę, jako coś w rodzaju recenzji. Zatem posłuchajcie, co mam do powiedzenia o Zenfonie 11 Ultra. Co do designu, słuchajcie, jest dosyć prosty moim zdaniem. Akurat w tej wersji kolorystycznej bardzo fajnym akcentem jest ciemna ramka, ciemna oprawa aparatu fotograficznego i jasne plecy. No model czarny wygląda trochę smutnawo, ale powiedzmy, że też może się komuś spodobać, bo prosta stylizacja jest uniwersalna, po prostu pasuje do wszystkiego i pasuje bardzo szerokiemu gronu odbiorców, bo nikt nie powie, że telefon jest po prostu brzydki. Może nie jest efektowny jakoś szczególnie, ale na pewno brzydki nie jest. Ta obudowa jest dosyć estetyczna i dosyć porządnie zrobiona. Tutaj absolutnie nie mam się do czego doczepić. Oczywiście obudowa oferuje szczelność IP68, czyli całkiem przyzwoitą, a ekran chroni szkło Gorilla Glass Victus 2. Sam ekran to matryca Samsunga Flexible AMOLED o rozdzielczości Full HD, ale za to z odświeżaniem 144 Hz, które to jednak działa wyłącznie w trybie gry, zwanym tutaj dżinem gier. Dlaczego tak zrobili, nie wiem, ale standardowo to typowe 120 Hz odświeżenie, natomiast sam ekran cechuje się bardzo fajną jasnością. Sięga ona typowo 1600 nitów, natomiast w szczycie, który prawdę mówiąc rzadko się chyba zdarza, 2500 nitów. Jest tutaj też technologia LTPO, czyli raczej migotaniem ten ekran na nie poradzi, natomiast w codziennym użytkowaniu wyświetlacz spisuje się całkiem fajnie. Ekran otacza dosyć efektowna wąska ramka, brzegi są leciutko zaokrąglone, czyli to jest powiedzmy takie to szkło 2,5D. Jeżeli chodzi o reprodukcję barw i odzorowanie szczegółów i tak dalej, wszystko to, co dotyczy ekranu, absolutnie żadnych zastrzeżeń tutaj mieć nie można. Ekran stanowi dosyć mocny punkt tego telefonu, tylko pamiętajcie, że jednak jest to dosyć duży telefon. Przekątna wyświetlacza to 6,78 cala, czyli jest to już niemała patelnia, prawie 6,8, jakbyśmy wyprostowali, może te lekko zaokrąglone narożniczki by wyszło. Zatem, no cóż, powiedzmy to prosto, nie jest to smartfon dla każdego, bo nie każdy chce aż tak dużego. Pod powierzchnią ekranu znajdziemy całkiem fajny czytnik linii papilarnych, jest umieszczony w bardzo dobrym miejscu i działa dosyć dobrze, szybko i pewnie. Alternatywnie oczywiście możemy korzystać z rozpoznawania pysia za pomocą przedniego aparatu. A skoro już o tym aparacie wspomniałem, to ma 32 megapiksele i matrycę RGBW, czyli taką, która dzięki większej liczbie białych pikseli przechwytuje więcej światła i w efekcie daje lepsze zdjęcia. Aparatem tym można robić zdjęcia na dwa sposoby, w standardowym kącie albo w takim kącie lekko poszerzonym. On sięga wtedy 90 stopni. I selfiaki wychodzą nader fajne i w zasadzie do zdjęć robionych przednim aparatem nie mogę mieć zastrzeżeń. Natomiast niekoniecznie podoba mi się to, że mając do czynienia z flagowcem, mogę filmować przednim aparatem tylko Full HD. No, powiem Wam szczerze, witki mi opadły, bo okej, jeżeli to jest tani telefon, no dobra, może średniak to spoko, no ale to jest telefon z najwyższej półki, a nagrywa przodem Full HD. No, może widocznie Asusowi z jakichś badań wyszło, że i tak mało kto filmuje przednim aparatem. Nie wiem, no w każdym razie jest to trochę dziwne dla mnie. Mniej dziwne jest natomiast to, co znajdziemy z tyłu, bo tylny aparat to nawet mnie, moi drodzy, cieszy. W roli głównego aparatu mamy Sony IMX 890 o rozmiarze matrycy 1:1,56 cala z przysłoną 1,9, ale dodatkowo z 6-osiową gimbalową stabilizacją. Ona działa świetnie, można nagrywać naprawdę bardzo dynamiczne ujęcia. Ja tutaj robiłem testy na przykład podskakując i filmując. Widać, że obraz drży, ale nie drży tak jak bez stabilizacji gimbalowej, czy tam ze zwyczajnej fajną taką stabilizacją standardową. No powiem Wam, że to jest sztos dla kogoś, kto faktycznie filmuje w ruchu i tutaj na przykład od razu jawi mi się obraz rowerzysty filmującego swój przejazd downhillowy właśnie tym telefonem w uchwycie rowerowym, bo film wyjdzie całkiem spoko, na pewno. Natomiast no tu niestety musicie też pamiętać, że ta stabilizacja zadziała tylko maksymalnie przy Full HD, ale na szczęście w 60 klatkach. No, nadal nakręcimy film efektowny, tyle że nie w 4K. Żeby korzystać z zapisu 4K, no to trzeba przejść już na zwyczajną stabilizację obrazu. Smuteczek, ale wideo jakościowe jest naprawdę w pożądalu, tu też żadnych zastrzeżeń nie ma. Nie będę się również pastwił nad jakością fotek. Foteczki, moi drodzy, wychodzą bardzo zacne, naprawdę ostre, z bardzo fajnie odwzorowanymi kolorami, nie przegiętymi, ale jednocześnie efektownymi, czyli taki złoty środek pomiędzy przejaskrawieniem kolorów, które jest w sumie nagminne u wielu producentów, a efektownością, po prostu urodą tego obrazka. Tu jest fajnie to wypośrodkowane, bo kolory są nadal dosyć akuratne i dosyć naturalne, ale jednocześnie taka fotka wygląda po prostu ładnie. Zdjęcia są naprawdę miłe dla oka. Fajne jest też to, że tryb nocny wyzwala się automatycznie, wcale nie musimy pamiętać, żeby go włączyć, po prostu wyciągamy bach i robimy, czyli tak jak zwykle robimy zdjęcia smartfonem. Bardzo mi się to podoba i powiem Wam szczerze, że ja jestem tymi zdjęciami prawie że oczarowany, bo kurczę, no podchodziłem do tego telefonu troszeczkę z takimi obawami, że to będzie gamingowy ROG Phone, tylko w innym wdzianku, to tam jak gamingowy, to szału ze zdjęciami nie ma. No nie, tu jest szał ze zdjęciami. Naprawdę ten telefon nie zawiedzie Was w dziedzinie fotografii, możecie być pewni, możecie mi uwierzyć, a przykładowe zdjęcia cały czas widzicie w tle, także możecie sobie samemu ocenić, czy rzeczywiście te zdjęcia są aż tak fajne, czy ja Wam po prostu ściemniam. Myślę, że przekonujecie się właśnie, że nie ściemnia. Ale to jeden aparat. A mamy jeszcze 32-megowy aparat z teleobiektywem o trzykrotnym przybliżeniu i przysłonie 2.4 i też już z optyczną stabilizacją, tyle że taką już zwyczajną, ale on też bardzo dobrze sobie radzi nawet przy słabszym świetle. No tu jednak musicie pamiętać o nieco gorszej wartości przysłony, niemniej nadal zdjęcia są bardzo strawne i bardzo ładne. Cyfrowy zoom tutaj niby jest do 30 razy, ale oczywiście odradzam Wam korzystanie z jego pełnej mocy. Tak do 10 to te zdjęcia jeszcze są ok, ale dalej to już dajcie sobie spokój. Natomiast jest jeszcze całkiem przyzwoity aparat szerokokątny z przysłoną 2.2. Ten również daje radę i nie ustępuje jakością zdjęć pozostałym dwóm. Te zdjęcia nadal są dobrej jakości. I co ważne, nie widać dramatycznie dużej różnicy w odwzorowaniu kolorów pomiędzy poszczególnymi obiektywami. To też jest bardzo fajna cecha, która nie zawsze niestety się w smartfonach wieloobiektywowych zdarza. Zatem za aparat Zenfone'owi wystawiam 5, może z niewielkim minusem za to filmowanie przodem Full HD. Niemniej no, z aparatu jestem naprawdę bardzo zadowolony i miłośnikom fotografii mogę ten smartfon z czystym sumieniem polecać. W tej mojej króciutkiej recenzji co chwilę przewija się ten gamingowy ROG Phone i tak naprawdę ten Zenfone 11 Ultra jest też od biedy gamingowym smartfonem. Nie ma może gamingowych atrybutów, ale ma wyświetlacz z wysoką częstotliwością odświeżenia i bardzo fajnym obrazem. Ma też w środku oczywiście mocnego Snapdragon 8 generacji trzeciej wraz z szybkimi pamięciami DDR5X i UFS 4.0. Do wyboru producent oferuje tu pojemności 12256 i 16512. Oczywiście jeżeli nastawiacie się na granie, to ja rekomenduję Wam tą drugą, wyższą pojemność. Jak to się spisuje, jeżeli chodzi o wydajność? No mega, po prostu tu w zasadzie nie ma o czym rozmawiać, to jest bardzo wydajny telefon i w zasadzie nadaje się do grania równie dobrze jak ten gamingowy, no tyle że jest bardziej zwyczajnym smartfonem takim na co dzień, bez tych dodatkowych pierdółek. A może i w sumie dobrze. W każdym razie o wydajność tego telefonu możecie być spokojni, ale jest też łyżka dziegciu. Po pierwsze, zaobserwowałem dosyć mocne wydzielanie ciepła poprzez obudowę. Z jednej strony okej, fajnie, bo ciepło z procesora jest wyprowadzane na zewnątrz. Z drugiej, kurczę, to już nie jest ok, bo ten telefon po prostu w pewnych okolicznościach potrafi się zrobić na tyle gorący, że no, trzymanie go przestaje być przyjemne. Szczególnie, że moi drodzy, nagrzewa się tu w tym rejonie, na bokach obudowy, na bokach metalowej ramki i tu najwyraźniej na tej wysokości właśnie są wyprowadzone te elementy odprowadzające ciepło i tak samo tu w rejonie tylnej ścianki. I okej, no fajnie, tylko że akurat w tych miejscach trzymamy ten telefon i może się zrobić nieprzyjemnie, bo wiecie co, aż się pokusiłem, rzadko to robię, ale pokusiłem się o zmierzenie termowizją z mojego staroinkiego kata, jakie tu temperatury tak naprawdę wychodzą na zewnątrz. No i tu podchodzimy dobrze pod 60 stopni i moim zdaniem jest to troszeczkę już przegięcie i troszeczkę już za dużo. Tak, do 40 na obudowie to nawet jeszcze można komfortowo w miarę ten telefon trzymać, ale dłuższe granie, dłuższe filmowanie w wyższej rozdzielczości no sprawi, że ten telefon po prostu zacznie nam trochę w łapach przeszkadzać, szczególnie latem. No teraz jest jeszcze zima, jeszcze nie jest za ciepło na dworze. Już troszeczkę powiedzmy zauważyłem, że przegina ten Asus. No o tyle jak będzie temperatura powietrza 30 stopni, to aż boję się pomyśleć, co tu się będzie działo. No i oczywiście, co za tym idzie, throttling widzimy. Na szczęście w większości testów telefon zachowywał stabilność tam ocierającą się o 80%, czyli całkiem przyzwoitą, ale throttling widać po kolejnych przejściach, wyraźnie wykres spada w zasadzie w każdym stres teście, a zdarzyły się przypadki, że po prostu w pewnym momencie działo się coś, że wykres stabilności, wydajności telefonu po prostu leciał już na łeb, na szyję w dół. No i to już mi się trochę mniej podoba i odrobinkę mnie ta cecha już niepokoi. Natomiast z drugiej strony, pamiętajcie, że ten telefon ma taki zapas wydajności, że nawet jak ten throttling spowoduje jej spadek o połowę, to nadal zostaje jej tyle, że że spokojnie do normalnych aplikacji wystarczy. No, graczom może to trochę dokuczyć tak naprawdę. Akurat ja nie jestem graczem, więc mnie to specjalnie nie dokuczało. Natomiast zwracam waszą uwagę na tą trochę, przyznajmy, nieznośną cechę tego telefonu. Ale kończymy się już pastwić, bo dalej przechodzimy do interfejsu, jaki znajdziemy w tym smartfonie. Mamy tu, moi drodzy, oczywiście, zgadliście, Androida 14 i tutaj producent obiecuje dwie duże aktualizacje systemu, czyli 15, 16 jeszcze ten Asus dostanie. Do tego mamy 4-letnie wsparcie poprawek zabezpieczeń. Do liderów rynku w tej materii trochę jednak brakuje, ale z drugiej strony deklaracja jakaś jest i jednak dwa duże update'y będą, także myślę, że można to pochwalić. Mogę też pochwalić Asusa za to, że daje nam wybór. Możemy korzystać z Asusowej nakładki, ale nie musimy. Ja siłą rzeczy włączyłem sobie już przy pierwszej konfiguracji interfejs Asusa po to, żeby zobaczyć, jak wygląda. A jak on wygląda? Moi drodzy, bez większego zaskoczenia jest to nakładka porządna, intuicyjna, a przejrzysta. Tu naprawdę nie znalazłem niczego, do czego chciałbym się w jakiś mocny sposób przyczepić. Nie ma też nadmiaru preinstalowanych aplikacji. Nie oznacza to, że nie ma ich w ogóle, natomiast są raczej nieinwazyjne i w dużej mierze są to przydatne elementy, jak na przykład tradycyjna apka do konserwacji systemu, do oczyszczania pamięci, zbędnych plików i tak dalej. Jest też nowość Genie Video. Wspomniałem już o Genie Gier. To się tak naprawdę Game Genie nazywa, czyli geniusz gier chyba powinno być, ale u nas no Genie tak już od dawna jest u Asusa. No okej, niech sobie będzie. W każdym razie Game Genie i Video Genie robią w zasadzie to samo, czyli zapewniają nam niezakłóconą rozrywkę. Czyli wyłączają tam różne powiadomienia, mamy jakiś boczny panel, którym sobie możemy inne aplikacje uruchamiać w tle wygodnie, szybko, bez zamykania głównego obrazu. No i w przypadku wideo na przykład sobie możemy puścić dźwięk z wideo, a w tle coś innego robić. Także to też jest fajny dodateczek, taki niby drobiazg, ale jednak w pewnym stopniu ułatwiający życie. Ten Genie Video działa nie tylko z budowaną przeglądarką filmów, ale na przykład z innymi aplikacjami wyświetlającymi wideo również powinien działać, z którą jeszcze nie będzie chciało gadać, ale na razie na taką nie natrafiłem. Natrafiłem za to, moi drodzy, na sztuczną inteligencję, której no nie mogło zabraknąć w tegorocznym smartfonie flagowym. No tak, no wiadomo. Wiecie, miałem trochę mieszane uczucia co do tej sztucznej inteligencji, no ale okej, jest to jest, w tym Asusie również jest i co ona nam zapewni? Przede wszystkim zapewnia nam transkrypcję, czyli przekłożenie na tekst tego, co nagramy dyktafonem. Mamy też tłumaczenie w rozmów w locie, czyli to, co pokazał Samsung, tyle że w Asusie po polsku nie działa i podejrzewam, że chyba działać nie będzie. Podobnie jak inteligentne kontekstowe wyszukiwanie. No boję się, że tutaj z polskim też się połamią i nic z tego nie będzie. Natomiast takie opcje tutaj przewidzieli. Jest też inteligentne tworzenie tapet, czyli możemy sobie na podstawie jakiegoś tam zdjęcia sobie wygenerować tapetkę i tak dalej, na różne sposoby. No pierdółeczka niby, ale okej. No i z rzeczy jeszcze takich, które się przydadzą może każdemu, to inteligentna redukcja szumów podczas rozmowy telefonicznej. Cóż, zniekształca ona trochę głos, czyli ten głos no brzmi troszeczkę dziwnie, to trzeba to powiedzieć, natomiast rzeczywiście niepożądane hałasy w tle, czyli na przykład gwar innych rozmów na jakiejś tam konferencji czy coś takiego, jest dosyć skutecznie niwelowany, czyli w zasadzie ta opcja robi to, co powinna robić. No i jak już przeszliśmy do rozmów i komunikacji i tak dalej, no to jeżeli chodzi o interfejsy łącznościowe, to w tym smartfonie niczego nie brakuje, a jakość połączeń w słuchawce jest przednia, nawet bez tej redukcji szumów można ją ocenić naprawdę bardzo wysoko. A do tego, moi drodzy, Zenfone 11 Ultra ma mini jacka i ma też głośniki stereo, grające z lekką asymetrią, no bo ten jeden jest tym słuchawkowym, niemniej grające czysto i bardzo przyjemnie dla ucha. Wiadomo, że to nie jest ta jakość, jakiej oczekujemy od sprzętu wysokiej klasy, natomiast jak na smartfon, Zenfone 11 Ultra brzmi naprawdę bardzo fajnie. Została nam jeszcze kwestia akumulatora. Bateria w tym telefonie ma ponadstandardową pojemność, bo w tej chwili typowo mamy zazwyczaj 5000 mAh, tu mamy 5500, czyli trochę więcej niż zazwyczaj bywa. No i bardzo dobrze, bo jednak jest to smartfon duży, o dużej mocy, dużej wydajności, zachęcający do korzystania z jego talentów multimedialnych, bo jeszcze przypomnę o stabilizacji gimbalowej, to też na pewno konsumuje sporo energii, ale mimo wszystko ten smartfon bez problemu wytrzymuje dwudniowe działanie i tutaj myślę osiągamy akumulatora nikt nie będzie rozczarowany. Tempem ładowania raczej też nie, bo ładowanie mamy 65W, czyli tak w granicach 45 minut bateria się napełni. Jest też 15W indukcja, jeżeli ktoś woli, no tylko że wtedy ładowanie trwa wiadomka dłużej. Natomiast tradycyjnie jest minus. Ekologia, czyli brak ładowarki w pudełku. W pudełku mamy wyłącznie kabelek, no i oczywiście telefon. Pudełko jest oczywiście ekologiczne, o czym producent nie zapomniał nam powiedzieć. No super, że jest pudełko ekologiczne, ale zabranie z niego ładowarki to już z ekologią moim skromnym zdaniem niestety wiele wspólnego nie ma. No za to niestety minus, bo trzeba ładowarkę sobie samemu skombinować. Ale okej, no powiedzmy, że jest prawie dobrze, jakby dodali jeszcze ładowarkę do zestawu, byłoby super. I jeszcze podejrzewam, że będziecie mieli obawy, że to jest telefon bardzo niszowy. Czy jak go kupicie, to będą do niego pokrowce inne pierdoły. I wiecie co? Asus chyba o tym też wie, bo od razu już na wstępie zaznacza, że oferuje firmowe akcesoria, szkiełko antybakteryjne na przód telefonu, bo fabrycznie chyba folii nie ma, przynajmniej mój egzemplarz nie miał. I pokrowce na tył różnej maści, jest ich kilka wariantów. Współpraca z firmą Rhinoshield i Devil Case, oni produkują dedykowane pokrowce do Asusa. Co do ceny, moi drodzy, nagrywając ten film, bo nie ukrywam, robię to jeszcze przed właściwą premierą, nie znam ceny na polski rynek. Dodam ją w opisie tego filmu, zatem możecie sobie tam przewinąć na dół i spojrzeć. Natomiast wiem, że bazowa wersja 12256 będzie kosztowała 1000 euro, bez jednego jurka, czyli 999, co na ten moment przekłada się na 4320 parę złotych. No i teraz pytanie, czy można dać Asusowi kredyt zaufania? Wiecie co? W dużej mierze myślę, że tak. Ten telefon mnie przekonał. Jest to udany flagowiec. Kosztuje tyle, co wiele innych flagowców. Szczególnie może przekonywać rozmiarem, bo ktoś może chcieć po prostu większego smartfona. Może przekonywać też gimbalową stabilizacją w głównym aparacie. To dla tych, którzy filmują w ruchu, mocno ruszają telefonem filmując, no to ci będą naprawdę zadowoleni. Wszyscy inni fotografujący również będą zadowoleni z jakości zdjęć z Asusa Zenfone 11 Ultra, bo ta jest po prostu bardzo dobra. Przypomnę, mamy aparat główny z gimbalem, mamy dobry szerokokątny i dobry aparat z teleobiektywem o przybliżeniu 3 razy. Zatem zestaw nader praktyczny i sprawujący się bardzo dobrze. Mamy też tutaj całkiem dobry wyświetlacz, mamy też tutaj całkiem solidną wydajność, niestety okupioną nieco wysoką emisją ciepła na zewnątrz i niestety też czasem dostrzegalnym throttlingiem. Mamy również solidny, większy niż standardowy akumulator z dosyć szybkim ładowaniem i indukcją, niestety psia krew bez ładowarki w zestawie. Asus jest, no jeżeli chodzi o smartfony, powiedzmy to wprost, nie ma się czego wstydzić, producentem niszowym. To nie są telefony powszechnie zalegające na półkach i wybierane powszechnie przez konsumentów, ale ten model wyszedł im całkiem dobrze i jego zakup moim zdaniem nie będzie nietrafionym zakupem. Niestety ci, którzy czekali na kompaktowego Asusa w tym roku, chyba muszą obejść się smakiem, bo na razie na horyzoncie nie ma ani Zenfona 11, ani nawet Zenfona 11 Pro. Jest tylko Zenfone 11 Ultra, za to bardzo fajny. No tyle, że duży. I to wszystko w naszym premierowym spotkaniu z Zenfonkiem na rok 2024. Strasznie jestem ciekaw, co Asus pokaże w przyszłym roku, bo może znowu nas czymś zaskoczy. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia. Cześć!